pod prąd zespołu KS-u. To jest coś, czym będziemy się zajmować w dzisiejszej lekcji. I zaczynamy od intra. Taki motywik będziemy mieli dwa razy. Zaczynamy tutaj od dźwięku E, czyli siódmy próg na strunie A. Następnie piąty próg na strunie D. I teraz, żebyśmy to dobrze wykostkowali, bo utwór jest w szalenie szybkim tempie. Musimy dobrze kostkować. Gram tak. Dół. I teraz zaczynam naprzemienne kostkowanie od następnego uderzenia, czyli dół, dół, góra, dół. I w górę gram ten dźwięk na strunie D. Teraz będę ponawiał tą figurę rytmiczną, ale ostatni dźwięk to będzie piąty próg, ale tym razem na strunie A. Czyli mam już coś takiego. Jeszcze raz to, co za pierwszym razem. I za czwartym coś takiego. Siódmy próg na strunie E, siódmy próg na strunie D, piąty próg na strunie D. Mogę ten piąty próg delikatnie zawibrować. Czyli całe intro. Taki motywik gram dwa razy i następnie mam coś takiego. Tak, niezbyt skomplikowane. Power chord A i gram. Ósemkę zagraną w dół i od tego momentu 6 szesnastek granych z naprzemiennym kostkowaniem. Natomiast w wersji koncertowej zdarzało się, że zespół KS-u grał to nieco inaczej. Też zaczynamy od power chordu A, ale potem będziemy mieli w pierwszej linijce C i H i jest nieco inne bicie. Takie bardziej ogniskowe, w zasadzie bardzo ogniskowe, tylko w tym tempie to ogniskowo nie brzmi. I następnie C i H, czyli za drugim razem mam aż trzy akordy na koniec. D, C, H, czyli dziesiąty próg, ósmy, siódmy. Za trzecim razem to samo, co za pierwszym. A za czwartym? A, A, G, A. Czyli wszystkie A w dół, czyli trzy uderzenia. Przesuwam rączkę na trzeci próg, kostkuję do góry i jeszcze gram w dół. Tym sposobem przechodzimy do zwrotki. Zwrotkę również zróbmy sobie w wersji płytowej i w wersji bardziej live. Mamy do czynienia z czterema akordami i wersja na płytce. Czyli power chord A i pierwszy dźwięk wypuszczam. Następnie szesnastki lecą sobie z palm mutingiem. Dwa takty. Następnie dwa takty na F. Czyli power chord pierwszy próg. Następnie na C, czyli power chord trzeci próg, ale zagrany od struny A. I G. Czyli znowu trzeci próg, ale od struny E, czyli... Natomiast w wersji live możemy zagrać coś takiego. Czyli mamy do czynienia dokładnie z tymi samymi power chordami, natomiast bicie jest inne. Dokładnie to samo, które było w bridge'u, czyli to ogniskowe. Wszystko z palm mutingiem, prócz tego jednego akcentu. I wszystkie te same akordy, czyli A, F, C. I teraz na G mogę zrobić taki myk. Czyli jakby pierwszą część gram tak samo, ale od tego momentu gram coś takiego. Power chord G. Teraz puszczam tylko wskazujący palec i mam pustą strunę E, ale ten tutaj zostaje. I jeszcze raz trzeci próg. I teraz albo środkowym gram sobie tutaj czwarty próg. Robi nam się coś w rodzaju zmniejszonego akordu. Mogę to samo zrobić pierwszym palcem. A mogę w ogóle przesunąć cały akord, cały power chord o jeden próg dalej. Będzie delikatna różnica w brzmieniu, to już przecież sobie weźmiecie, którą wersję chcecie. I przed refren mamy znowu do czynienia z czterema power chordami. D,
A, E i H, czyli piąty próg od struny A, piąty próg od struny E, siódmy próg od struny A, siódmy próg od struny E. I teraz bicie. Znowu powiedzmy to ogniskowe. Tylko teraz nie będziemy mieli żadnych palmiutów. Pierwsze uderzenie w dół, a następne uderzenie chcemy zrobić takiego duszka, tudzież dead note'a. Chcę przejechać kostką po wszystkich strunach, ale w tym samym czasie mam rękę położoną tutaj blisko mostka, przez co mój dźwięk jest taki, nazwijmy go martwym. I teraz gram. Czyli dół, martwy dźwięk, dwa razy do góry i potem jeszcze dwa uderzenia. Potem przechodzę na A i na kolejnych akordach gram to samo, czyli... I za ostatnim razem akord H mam zagrany tylko raz, czyli... I refren. Dwa power chordy. A, czyli piąty próg od najgrubszej i H, czyli siódmy próg od najgrubszej. I... Takie bicie. I to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Na razie.